Dzień dobry, cześć i czołem. Cześć, witajcie, ja oczywiście jestem Hincul. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks, a powrócimy sobie do mojej jednych z ulubionych serii, a mowa tutaj I Love This Tank, czyli Kocham Ten Czołg. No i w dzisiejszym odcinku dołączy do tej serii Obiekt 140, z tego względu, że pojazd naprawdę jest przeze mnie niesamowicie lubiany. Aczkolwiek ostatnimi czasy non-stop gram premkami, które się pojawiły, tak żeby też zrobić materiał na ich temat. Ale nie zapominam o tej serii, do tych odcinków już sporo pojazdów, znaczy do tej serii już sporo pojazdów dołączyło. No i nie może zabraknąć oczywiście obiekta 140. A rozegram sobie taką bitewkę na mapie jakże zacnej. Malinówka. W deszczu, żeby było śmieszniej. I cóż, gram tutaj w plutonie z kolegą z klanu Rubinem, którego pozdrawiam. Obiekt 140. Na temat tego pojazdu znajdziecie kilka filmów na moim kanale. Nawet jest pojazd wokół Hincula przedstawiony, także myślę, że jeżeli chcecie poznać pojazd bliżej, zapraszam oczywiście do tego materiału. Ale tak pokrótce przypomnę jego mniej więcej takie parametry. Mamy oczywiście działo, jak to na radzieckich medach 10 poziomu, 100 mm z penetracją 264, przepraszam. Oczywiście gdyby to było zbyt mało, zawsze możemy użyć pocisków premium, gdzie mamy aż 330, to jest naprawdę bardzo dobra wartość. Z uszkodzeniami średnio 320. I cóż, twarda wieża, bo 240 z przodu, także to jest też na duży plus. Opuszczanie działa, minus 6 stopni. No i zasięg spota mamy 400 metrów. Prędkość maksymalna 55 km na godzinę. Jeszcze tak tylko przypomnę, czas celowania jak na radziecki pojazd jest bardzo dobry. 2 sekundy 10, no i celność też jest bardzo dobra, 0,35. To było takie szybkie przypomnienie. A teraz wróćmy do bitwy. I cóż, malinówka. Najważniejsze, przynajmniej dla mnie, zawsze jest zdobyć górkę. Z tego względu, że później możemy bronić bazę, możemy atakować bazę. To jest moim zdaniem taki newralgiczny punkt na tej mapie, gdzie jest naprawdę, daje dużą przewagę drużynie, jeżeli osiągnie właśnie ten cel. Nie zawsze, ale w większości to się sprawdza. Na szczęście tutaj jest tylko jedna arta. Jeżeli jest większa ilość artylerii, musimy bardzo uważać, grając właśnie w ten sposób, tak jak ja, jadąc tutaj na górkę. Cóż, drużyna przeciwna ma tylko praktycznie tutaj te dwa pojazdy, które starają się wjechać na górkę. W tym momencie nie jest to raczej możliwe, z tego względu, że zobaczcie, tutaj już mam wsparcie. Dość ostro żeśmy tutaj pusznęli tą stronę. No i cóż, teraz drużyna przeciwna, można powiedzieć, jeżeli ja będę spotował, będzie wykrywana, no i będą mieli trochę przechlapane. Z dobrym wsparciem naprawdę tutaj można fajną bitwę wykręcić. Obiekt 140 też fajne kamo posiada, zobaczcie, nie mam tutaj w ogóle jeszcze spota, jeżeli chodzi o mój pojazd, nikt mnie nie wyspotował. A odległość do akurat do tej gwiazdy nie jest jakaś wysoka, bo tylko 250 metrów, no 260. Także naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o kamo na tym pojeździe, też jest bardzo fajne. Tamta flanka, jak na razie widzę, dość spokojna. No naprawdę, drużyna bardzo dziwnie zagrała, przeciwna. No i cóż, na razie 3 do 2 mamy. Lajcik zaczyna podjeżdżać pod, można powiedzieć, środek mapy, gdzie też powinien coś tam świecić, ale widzę, z tamtej strony jest tylko light. No i tutaj jest jakiś major. Dobra, ja cisnę dalej. Granie tym pojazdem to jest naprawdę bardzo fajna przyjemność, czysta przyjemność, że tak powiem. Pojazd jest znakomity, jeżeli chodzi właśnie o radzieckie pojazdy. Tak jak wam już robiłem film, porównanie właśnie z innymi radzieckimi medami, dla mnie Obiekt 140 wygrywa
z T-62A i tak samo z obiektem 430. Ups, jest tutaj obiekt właśnie 430. Wywołałem wilka z lasu. Na szczęście nie ma już arty, spokojnie tutaj już możemy sobie na więcej pozwolić. Aczkolwiek no cały czas jeszcze tutaj mam te dwa chyba obiekty są, bo jest 140 i 430. Ale nic, postaram się po prostu łapać asystę, jak nie będę mógł oddać strzału. No i to działo, powiem wam, z tych wszystkich właśnie trzech medów dla mnie to działo, jest coś pięknego. Najfajniej właśnie mi się, mam takie odczucie, że to działo, najfajniej się spisuje, jeżeli chodzi właśnie o te trzy medy. Tak więc, tego pojazdu naprawdę nie mogło zabraknąć w mojej serii. Kocham ten pojazd, czy ten czołg, gdzie już tam jest naprawdę fajna ekipa. Możecie oczywiście zerknąć na moją playlistę, ja postaram się wkleić tutaj w górnym prawym rogu tą listę. Znaczy tą playlistę, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, co tam się już znajduje. Widzę, w tym momencie baza jest praktycznie bez spota. Nie wiem, czy te niszczarki dadzą radę wyświecić cokolwiek z tamtej strony. Także ja wrócę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tam jest jeszcze małsik pełniutki. Ojojo, jest naprawdę jeszcze sporo do zrobienia, ale zobaczcie, drużyna przeciwna już stamtąd lecą strzały, stoją przy naszych budynkach, można powiedzieć, właśnie w tym mniej więcej miejscu i przy wcześniejszych tych budynkach, także tutaj musimy uważać. Pojazd jest mobilny, na taką mapę naprawdę świetnie się nadaje, zresztą na, można powiedzieć szczerze, wam powiem, na każdą mapę się nadaje, bo radzieckie medy dla mnie są najbardziej właśnie uniwersalne. Ups. Mam spota, ale te T-54 chyba tam jest sama, jak się nie mylę. Dostała. No nic, ja pojadę tutaj właśnie jeszcze zobaczyć, upewnię się, czy nic po tej stronie nie mamy. Na pewno jest jeszcze ten RU. Jeszcze dość sporo punktów wytrzymałości posiadam, tak więc... No chodź tutaj, no dobra, nie ma go. No i jest tutaj RU. A, jest jeszcze SETA po tej stronie, proszę bardzo. No i zobaczcie, kurde, naprawdę to działo jest niesamowite. Czasami te strzały są niemożliwe, żeby weszły, a jednak wchodzą. No i dobra, nie ma rurki, nie ma esety, ale jest jeszcze maus i to sporo tego mausa. Ups, to chyba pochwaliłem zbytnio to działo, ale chyba nie wiem, czy nie trafiłem w tego wraka. Jeszcze jest maus i co tutaj mamy? Ta T-54, tak jest. Rubinowi się zginęło, Maus go skończył, ale to nic, bitwa już jest, można powiedzieć, przesądzona. Tutaj drużyna przeciwna nie jest raczej w stanie nic już zrobić. Rebitie, no ty łobuzie, jedzie na mnie. Aha, napalił się jak szczerbaty na suchary. No i niestety nie dojechało mu się. Co tam za niszczarka jeszcze została, bo nie widzę. Prabitie, tak jest. Myślę, że bitwa będzie udana, bo mamy sporo asyst. Jest też i sporo uszkodzeń. Oczywiście nie jest to może jakieś wielkie uszkodzenie, ale łączny wynik myślę, że nie będzie zły. Jest gwiazdeczka. Proszę bardzo. No, tutaj muszę uważać, nie chciałbym zginąć. Tak jest, gwiazda dostała podpałkę, to jest chyba jej największa bolączka. A mi asysty pięknie lecą, aczkolwiek on teraz
Już nie. Cel zachwacona. Jest prawidłowo. No i dobra, Mausior. Będzie mój czy nie będzie? Ups, niestety. Jaćka nie trafiła. Dobra. Maus nam pozostał. Brania nie probita. No mógłbym nie skończyć w sumie. Także muszę uważać, ale pokaż ten dziobek. Kurde, no nie mogę go przebić w wieżę. W sumie w policzek. Tak więc, 21 przebić, 29 asyst, 5 pojazdów wyspotowanych, także myślę, że... No, jakiś uparty on jest. No dobra, może teraz... No chyba już E5 tak jest, E5 tylko skończyła. Mimo wszystko, pojazd jak najbardziej polecam. No i jak go nie kochać, takiego łobuza. I cóż, łączne noty mamy 13800 i nie ma M-ki. Ciekawe, ale nic, mamy drugą odznakę, także nie jest źle. Dobra, to by było na tyle. Oczywiście wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o obiekcie 140. I cóż, zapraszam do następnego odcinka. I ten następny odcinek będzie naprawdę z małym łobuzem i jeszcze takiej bitwy nie widzieliście, a szczególnie na tak niskim tierze i z takim wynikiem, jaki wam zaprezentuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!